Uwaga, tylko kabel. Te słoiki też wynosimy? Tak, tak. Dobra. Dobra. Jestem rodzicem zastępczym, wraz z żoną prowadzimy rodzinny dom dziecka. Mamy teraz pod swoją opieką, łącznie ze swoimi adopcyjnymi dziećmi, 11 dzieci. Od 3 lat do 20 łącznie. Jak w każdej rodzinie, zaczęliśmy się już powoli przygotowywać do zimy. Przepakowywać ubrania, segregować, robić nowe paczki, opisywać. I z czystego lenistwa nie wynieśliśmy do starego domu na piętro. Składaliśmy je tutaj w pomieszczeniach, w garderobach. Planowaliśmy to przenieść wtedy, kiedy mniej będzie zmęczenia, a więcej czasu. Została nas woda. Może wtedy mniej byłoby tych szkód, takich materialnych. Mamy agregat, dajemy pompę, wyciągamy wodę powoli, nie za szybko, bo narobimy więcej szkód i wtedy po prostu zaczynamy już sprzątać. Tu z tyłu, jeśli można. Z tyłu? Pewnie, że można. Panie Krzysiu, panu widzimy, dajemy. Tu, panu ją wszędzie. Wymyjemy, wyczyścimy. Do tyłu. Gdzie tu, z tyłu. Panu medyk. Tak? Mieliśmy przelewać pod w szczytnym celu, jadąc na rowerze na Hel. Na razie przelewamy ten pod w łące prudnickiej, pomagając dzieciom z Opola, by mogły... Tak, to są dzieci z Opola. By mogły wrócić do rodzinnego domu dziecka. Także myślę, no bez traumy. Myślę, że na tą chwilę taka zamiana jest konieczna i potrzebna. Organizujemy akcję dla naszej sąsiadki, która choruje na nowotwór złośliwy, potrzebuje immunoterapii i pieniędzy na immunoterapię. Potrzebne jest 150 tysięcy. Zbieramy na Się Pomaga te pieniądze dla Katarzyny Rumińskiej. Wystarczy to wpisać i odnajdziecie Państwo tą zbiórkę. W związku z tym, że chcieliśmy nagłośnić tą zbiórkę, to postanowiliśmy pojechać rowerami z Opola na Hel, tutaj z Edwardem, ale innymi też kolegami. Ten wyjazd był zaplanowany na najbliższy czwartek. Okazało się, że jest powódź, jest kataklizm, który nas tutaj dopadł na Opolszczyźnie. Dlatego stwierdziliśmy, że to nie jest moment ten, w którym powinniśmy akurat pocić się na rowerze. Spocimy się, usuwając skutki powodzi. Tutaj między innymi u pana Krzysztofa, ale myślę też w innych miejscach. Dlaczego u pana Krzysztofa? I to też dziękujemy Przemkowi Zychowi, wiceprezydentowi Opola, który w zasadzie tutaj nas skierował, bo też z nami jedzie i szukaliśmy dobrego miejsca. Przemek dzięki temu, czym się zajmuje, bo zajmuje się między innymi opieką społeczną w mieście, skierował nas tutaj do Łąki Prudnickiej. Dlatego się tu znaleźliśmy, no i działamy i dajemy to, co chyba potrafimy robić najlepiej, czyli nosimy, przenosimy, dźwigamy jakkolwiek i będziemy się tutaj pocić zamiast pedałować na rowerze. Postaramy się pomóc uprzątnąć to, co zniszczyła powódź. Wyniesie się to wszystko i zaczynamy mycie ścian, przygotowanie, sprzątanie, wymiana elektroniki całej, no i życie. Zostanie nam tylko życie. Dla nas jest bardzo ważne też, żeby pan Krzysztof widział, że my jesteśmy pełni energii, pełni wygoru do tego, żeby pomóc i pełni siły, mam nadzieję, do nie tylko dzisiaj, ale jak będzie ta potrzebna pomoc dłużej, to będziemy to robić po prostu dłużej. I podobnie jak w przypadku pana Krzysztofa i jego dzieciaków, tak podobnie w przypadku Kasi. Miejmy nadzieję, że tutaj jak najszybciej uporamy się ze skutkami powodzi, a na Hel dowieziemy ten cel, o który też walczymy od początku. Chcemy pomagać, no to myślę, że też myślę, że dla pana Krzysztofa, panie Krzysztofie, nie? Jest ważne takie wsparcie, że nie został pan z tym sam, bo smutno było chyba sprzątać tą podnicę samą. Na pewno samotność nie jest konieczna przy takich sprawach. Żona była gdzie indziej z dziećmi, ja byłem tutaj, ale byliśmy tu z sąsiadami, pomagaliśmy sobie nawzajem, organizowaliśmy te pierwsze nasze takie pomoce, które później się okazały takimi pomocami, które nie przyniosły rezultatu, bo ta woda jak nie przyszła z tej strony, to weszła z drugą stroną. No, po prostu to jest jeszcze gorsze od pożaru.